W większości krajów ubiegłoroczne zbiory ziarna należały do udanych. Rolnicy byli zadowoleni z wysokości zbiorów i jakości ziarna. Polska jest znaczącym eksporterem pszenicy i kukurydzy. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2022 roku wyeksportowaliśmy 9 milionów ton zbóż, w tym 3 miliony 600 tysięcy ton pszenicy i prawie 4 miliony ton kukurydzy. Do Polski zaimportowano prawie 3,5 miliona ton zbóż, z czego 75% pochodziło z Ukrainy. Spadek cen zbóż w związku z wojną w Ukrainie to nie tylko problem polskich rolników. W podobnej sytuacji są także inne kraje w naszym regionie, przez które jest prowadzony transport ziarna. Aby wesprzeć rolników w obecnej trudnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy i kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 29 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów nowelizujące dotychczasowe przepisy. Zgodę na ich wprowadzenie musi wyrazić Komisja Europejska. O taką pomoc mogą starać się rolnicy, którzy byli producentami kukurydzy lub pszenicy i ponieśli straty w wyniku toczącej się za naszymi granicami wojny, którzy są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. No i co najważniejsze, złożyli w zeszłym roku wniosek o dopłaty bezpośrednie. W tym roku, i to na te właśnie zboża, w tym roku mogą ubiegać się o te środki finansowe. A w jakiej wysokości rolnicy mogą otrzymać pomoc? W województwach lubelskim i podkarpackim rolnicy mogą starać się o 825 zł na hektar powierzchni upraw pszenicy i 1050 zł na hektar powierzchni upraw kukurydzy. Z kolei w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim wysokość stawek to 660 zł do hektara pszenicy i 840 zł do hektara kukurydzy. Natomiast w przypadku pozostałych województw kwoty te to dla pszenicy 495 zł, a dla kukurydzy 630 zł, oczywiście również do hektara upraw. Kwoty są uzależnione w tym momencie od rodzaju zboża, od województwa, w którym jest położone gospodarstwo, oczywiście od wielkości zasiewu. I tutaj dopłacamy do kwoty do wielkości 50 hektarów. Rolnicy muszą podać te dane i tu muszą pamiętać, że ta ilość hektarów będzie weryfikowana na podstawie złożonego w zeszłym roku przez nich wniosku. To co ważne, do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy, z tym, że zmienia się termin przeprowadzenia takich transakcji. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, sprzedaż powinna nastąpić w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 14 kwietnia 2023 roku. Kupującymi mogą być podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Zmiany, które wejdą w życie 29 kwietnia 2023 roku, wymagają zgody Komisji Europejskiej. Wsparcie to jest jednym z elementów udrożnienia eksportu i opróżnienia magazynów zbóż jeszcze przed tegorocznymi żniwami. O pomoc mogą się starać również producenci miodu. Od 1 kwietnia 2023 roku trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwa do 31 maja 2023 roku. To już jest trzeci, kolejny rok, kiedy robimy taki nabór. Tutaj rolnicy muszą pamiętać, że jest to pomoc de minimis. I tutaj dobra wiadomość jest taka, że w ciągu dwóch poprzednich lat płaciliśmy 20 zł do przezimowanego pnia. W tym roku ta kwota wzrosła aż do 50 zł. No i w związku z tym środki finansowe przeznaczone na to zadanie są o wiele wyższe, bo jest to kwota 60 milionów złotych. Przypomnę, że w roku 2021 o tą pomoc ubiegało się 23 tysiące pszczelarzy, otrzymali kwotę 20 milionów złotych. Rok później to już było 28 tysięcy, otrzymali 23 miliony złotych. No i teraz czekamy na wnioski. Mogą być już składane i przyjmować je będziemy do 31 maja. A kto może starać się o dofinansowanie?
Oczywiście każdy, kto chce złożyć taki wniosek, musi być przede wszystkim mieć pasiekę nadzorowaną, czyli musi być wpisany do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. No i oczywiście musi być zarejestrowany u nas w agencji, posiadać numer. I o ten numer, jeżeli ktoś go nie posiada, bo wcześniej o takie wsparcie nie występował, można wystąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku do agencji. Dla Jacka i Tomasza Paulów, działających w Centrum Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pszczelarstwo to pasja, sposób na życie i podtrzymywanie rodzinnych tradycji. Ta kultywowana jest w rodzinie od około 70 lat. Wszystko zaczęło się od dziadka pana Tomasza, potem był pan Jacek i jego dwaj bracia, w końcu bakcyla połknął też pan Tomasz. W tej chwili ojciec i syn mają razem 240 uli. Produkują wiele rodzajów miodu, wśród nich rzepakowy, lipowy, wielokwiatowy, akacjowy. A jaki był początek wiosny dla rodzin pszczelich? Na tegoroczny sezon zapowiadał się dobrze, bo pszczoły w większości pasiek przezimowały, ale bardzo zimna wiosna wstrzymała rozwój i prawdopodobnie większość pszczół na wczesne pożytki typu rzepak nie będzie w pełni siły i te zbiory mogą być mniejsze. Pozostałe to w zależności od pogody. Jeżeli aura nam nie dopisze, to pożytków nie ma. Jeżeli aura jest dobra, korzystna, to znaczy jest rok wilgotny, jest ciepły rok, nie ma dużo wiatru, nie ma dużo ulewy, to wtedy pożytki mamy. Pszczelarze wiedzą, że utrzymanie pasieki sporo kosztuje, dlatego ważne jest każde wsparcie, choćby to do przezimowanych rodzin pszczelich. Właściciele uli chętnie sięgają po pomoc i zachęcają innych do tego. To już kolejny rok są takie dotacje, więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Składamy tylko w weterynarii wniosek o określenie, ile mamy uli i z takim wnioskiem udajemy się do Agencji Restrukturyzacji i to wszystko. Bardzo proste. Nie mamy z tym najmniejszego kłopotu. Jeżeli pszczelarz jest zarejestrowany w weterynarii, ma zgłoszoną pasiekę, ma sprzedaż bezpośrednią, czy w ten sposób jest zgłoszony, więc dla nas to nie jest kłopot. Tak, dla nas jest to ważne, bo rzeczywiście te 50 zł, które dostaniemy w tym roku, wystarczy nam na zakarmienie pszczół do zimy. Może nie jest to taka pełna kwota, bo w ostatnim czasie te syropy mocno też podrożały, ale zawsze jest to jakiś plus. Koszty prowadzenia pasiek w ostatnich latach bardzo wzrosły i na pewno zachęci to do pszczelarzy, do rozbudowywania pasiek, do dbania o nie, bo ułatwia to nam życie. Wydatków jest więcej. Takim najbardziej znaczącym wydatkiem przy pasiekach wędrownych jest to koszt paliwa, transportu, bo my na przykład poruszamy się w obszarze, akurat nasza pasieka, nawet do 200 kilku kilometrów przewozimy pszczoły i jadąc na ten pożytek przynajmniej 5-6 razy musimy te pszczoły odwiedzić. Jest to już znaczny wydatek. Oprócz tego rosną cały czas koszty leczenia pszczół, pomimo tego, że są one refundowane, ale koszty poszły mocno w górę. Polacy spożywają miód pod każdą postacią. Na śniadanie w formie kanapek, słodzą herbatę czy dodają do gorącego mleka. Ważne, by po niego coraz częściej sięgać, bo jak twierdzą dietetycy, korzystnie wpływa na nasz organizm. I to się przede wszystkim najbardziej liczy. Miód cały rok cieszy się zainteresowaniem. Jest dużo klientów, którzy szukają pszczelarzy. Nie chcą kupować miodu bezpośrednio w marketach, tylko szukają pszczelarzy. Bardzo dużo osób przyjeżdża do nas do domu. Przez internet dosyć sporo sprzedajemy, także miód cały czas cieszy się zainteresowaniem. Doceniają klienci to, że miód jest gęsty. Przede wszystkim to, że nie sprzedajemy w styczniu, w lutym miodów płynnych, rozgrzanych, tak jak w marketach się pojawiają bardzo często rozgrzane miody. I miód ostatnio dosyć mocno kremujemy. Kremowanie, czyli powodujemy, żeby ten miód był bardzo miękki, żeby łatwo się ze słoika wydobył. Nie trzeba już łyżką, nożem skrobać w tym słoiku, tylko bardzo łatwo można go wydobyć i to myślę, że jest duży plus. Pszczelarzy w Polsce jest obecnie dużo więcej niż jeszcze 5 czy 10 lat temu. W naszym kraju znajduje się blisko 1/10 wszystkich uli w Unii Europejskiej. Pod tym względem wyprzedzają nas jedynie Hiszpania i Rumunia. Wielu jest w Polsce pszczelarzy, którzy produkcją miodu i produktów pszczelich zajmują się zawodowo, ale są i tacy, którzy prowadzą pasiekę na własne potrzeby. Dbamy o to, żeby było mniej chemii i dbamy o to, żeby te naturalne metody zapylania, tej ochrony roślin i tworzenia tej nowej jakości były czymś trwałym. Stąd też
pamiętajmy o tym, że jeśli mamy takie obszary, które nie wiadomo, co z nimi zrobić, ani nie nadają się pod jakąś konkretną uprawę, warto to obsiać roślinami miododajnymi. To jest jeden ze ekoschematów, za który jeszcze będziemy mieli zapłatę, więc warto to uwzględnić w swoich planach płatności bezpośredniej. Rośliny miododajne są czymś, co w tej chwili nadaje też taką dynamikę wsparcia dla pszczelarzy. Pszczoły zapylają przecież nie tylko rośliny uprawne. Zapylają także rośliny dzikorosnące. A te z kolei przynoszą pożywienie dzikim zwierzętom i pozwalają utrzymać wiele gatunków roślin i zwierząt oraz zachować właściwą równowagę i stabilność w środowisku. Bez pszczół nie ma życia. Pszczoły są bardzo ważnym elementem ekosystemu, dlatego tak musimy o nie dbać. I to wsparcie pszczelarzy, by rozwijać ten sektor, jest bardzo istotne. Jest to sprawa nie tylko krajowa, regionalna, ale wręcz europejska i światowa. Wraz z pomocą krajową i pomocą unijną tworzy nową jakość, jeśli chodzi o wsparcie dla pszczelarzy. Warto o tym mówić, warto o tym pamiętać i warto, żeby pszczelarze z tego korzystali. Przypomnijmy. Do 31 maja 2023 roku trwa nabór wniosków dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Dokumenty można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną, a także tradycyjną przesyłką pocztową.